25 lutego, w ostatni dzień karnawału, odbył się w Cieszynie pogrzeb basów. W tym roku wydarzenie to miało miejsce w otwartym klubie Browaru Zamkowego i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Kończy się karnawał i zaczyna się post, więc razem tutaj w całym korowodzie idziemy i po prostu żegnamy te basy, chowiemy je, no i żegnam się z muzyką, która dopiero zabrzmi za 40 dni. No więc wszyscy są zasmuceni, bo nie będą mogli się bawić, no i dlatego tyle płaczu i trosk było słychać tutaj dzisiaj na tym pogrzebie basów. Do nas, akurat na Śląsk Cieszyński, do Cieszyna sprowadził to Kazek Urbaś, którego niestety nie ma już z nami kilka lat, ale dzięki kapeli Torka i Terce, która przyszła do mnie i do nas ogólnie, do Domu Narodowego z inicjatywą, postanowiliśmy pomóc, żeby te basy dalej były grzebane, bo myślę, że jest to świetna inicjatywa i jak widać cieszy się dużą popularnością. Myślę, że Kazek byłby bardzo zadowolony z tego, jak teraz wygląda. Pogrzeb basów zawsze zmieniał miejsca, bo był również i w Domu Narodowym i na Strzelnicy. No oczywiście Targowa to jest miejsce, bo Kazek oczywiście basy zrobił z Aliną Bańczyk, która go wspierała i razem to tworzyli. No teraz działamy w różnych tutaj miejscach, w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Ile osób tak mniej więcej bierze udział w tym wydarzeniu? No jest tu ponad 200 osób, razem z osobami zainteresowanymi i kapelami, którzy dopisali, bilety się wyprzedały, więc cieszymy się bardzo. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zapewnić więcej miejsc i wszystkich tutaj pomieścić, bo w tym roku wiem, że się nie udało. Pogrzeb basów to przede wszystkim zabawa taneczna. O oprawę muzyczną tego wydarzenia zadbała kapela Torka i Przyjaciele. O północy kondukt pogrzebowy z basem w roli głównej wyruszył na dziedziniec zamku. Nie zabrakło lamentujących płaczek i księdza przebierańca. Czuję się zaszczycony, że mogę taką rolę pełnić. Nie wiem dlaczego, chyba troszeczkę tak z namaszczenia dla zespołu i nie do końca to była jakby moja własna inicjatywa, że tym księdzem zostałem, ale jak już nim raz zostałem, to nim jestem cały czas. Tak jakoś się złożyło. Ja się w tej roli czuję całkiem dobrze. To jest coś, co jest nam potrzebne, żebyśmy rzeczywiście po czasie zabawy dali sobie taki czas wypoczynku, taki czas odsapnienia od tego szaleństwa karnawałowego czy mięsopustnego. Każdego zachęcam, żeby rzeczywiście na te refleksje chwilę znalazł, a będzie miał na znalezienie tej chwili najbliższych 40 dni. Więc z całego serca, jako ksiądz już teraz z urzędu, zachęcam do chwili refleksji. Pogrzeb basów na zakończenie karnawału. Tego wydarzenia nie mogłoby w Cieszynie zabraknąć. Chociaż jeszcze w tle słychać muzykę, to tak naprawdę przed nami już wielki post. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.